jak wtedy ustalono w Warszawie na Stadionie Narodowym podczas szczytu. Około 4000 żołnierzy zjawi się już niebawem w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Po około 1000 żołnierzy w każdym z tych krajów. Już też wiemy, że w Polsce, to wcześniej widzieliśmy, będą Amerykanie, ale także, że będą i Brytyjczycy, i Rumuni, choć oczywiście głównym trzonem będą właśnie Amerykanie. To pokazuje, że rzeczywiście chyba na razie przynajmniej nikt nie myśli w Katarze Głównym Sojuszu, żeby z ustaleń szczytu w Warszawie jakoś powolutku się z takich czy innych powodów wycofywać. Znaczy, tu możemy być pewni. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim trzeba jakby podkreślić, że sojusz nie jest dla sojuszu wielkim wysiłkiem przerzucenia takiej ilości wojska. Jest to bardzo wyraźnym sygnałem politycznym, który podnosi i wiarygodność tej instytucji, a także wzmacnia obronność Polski i tej części świata. Bo to jest tak, że 4000 żołnierzy rzecz jasna nie zatrzyma jakiejś dużej siły zbrojnej nam zagrażającej, ale powoduje, że trudno wtedy nie brać odpowiedzialności zbiorowej jako sojusz za sytuację. Zgadza się. Najistotniejszą kwestią jest to, że gdyby zaistniał konflikt, to automatycznie te państwa, które będą miały tutaj swoje pododdziały, wejdą z urzędu w ten konflikt, czyli nie będzie to konflikt tylko Polski i innej strony, tylko będzie to konflikt całego sojuszu. No, w państwach bałtyckich będą także na przykład Kanadyjczycy, będą Niemcy, nie udało się namówić Francuzów, no ale akurat Francja w kwestii polityki bezpieczeństwa troszkę inaczej działa. Przez długi czas przecież Francja nie była nawet członkiem struktur militarnych NATO. Zgadza się. Francja posiada jakby swoją politykę, ona jest mocno skupiona na Afryce, ale myślę, że klucz... Francuzi lubią też być trochę odrębni od Amerykanów. I podkreślałem to na każdym kroku, dlatego może kluczem dla zaangażowania Francji jest stworzenie sił zbrojnych Unii Europejskiej. No właśnie, bo dużo mówiło się też na szczycie w Warszawie, ale także i na tym spotkaniu w Brukseli o współpracy między NATO a Unią Europejską w dziedzinie bezpieczeństwa. Taka współpraca jest konieczna? Ona jest jak najbardziej pożądana. Ona nie jest konieczna, ponieważ sojusz może sobie funkcjonować samodzielnie. Przede wszystkim z tego powodu, że ma o wiele bardziej rozbudowane struktury. Niemniej jednak jest to sygnał jak najbardziej korzystny. Przede wszystkim z punktu widzenia problemu z imigrantami. Jest to typowo wewnętrzny problem, nie jest tak przedstawiane, że jest to ciągle wewnętrzny problem Unii i państw unijnych, więc jest to dobre pole do takiej inicjacji współpracy, a może w później i czegoś więcej. No, nie będzie się dało na przykład patrolować Morza Egejskiego tylko siłami Unii Europejskiej. Tu musi pojawić się współpraca natowska, choćby dlatego, że Turcja, która dla Unii Europejskiej jest partnerem zewnętrznym, dla państw natowskich jest partnerem wewnętrznym, bo jest członkiem NATO. I jest partnerem bardzo silnym, bo to jest jedna z największych sił sojuszniczych, więc automatycznie sojusz chce, aby Turcja była obecna i aktywna. Na tym spotkaniu ministrów sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg mówił także o tym, że tak zwany przesmyk suwalski, czyli jedyna droga lądowa łącząca kraje bałtyckie z resztą NATO, czyli po prostu w tym przypadku z Polską, jest brany pod uwagę przy planowaniu obronnym. Na czym polega waga tego przesmyku suwalskiego? Ten termin się pojawia, ale spróbujmy wyjaśnić, co chodzi. Tak, z angielskiego jest to tak zwany focal point, czyli punkt kluczowy, od którego uzależnione jest powodzenie danej operacji. Możemy po prostu, mówiąc krótko, stracić kontakt z pozostałymi krajami, jeżeli ten przesmyk zostanie zajęty przez potencjalnego przeciwnika, przez inne siły. Wówczas zostanie tylko i wyłącznie droga przez morze, która także może zostać przyblokowana. No, mówimy przez przeciwnika, przez jakieś siły militarne, a wiadomo, że urzędnicy, politycy muszą w ten sposób mówić, ale wszyscy wiemy, że chodzi o Rosję. Oczywiście, aczkolwiek na przykładzie ukraińskim możemy spodziewać się, że powstanie jakaś organizacja, twór albo grupa ludzi, która będzie prowadzić działania takie czy inne, a być może będzie jeszcze jakiś nowy pomysł, być może będzie to jeszcze jakiś inny twór, być może będą to organizacje terrorystyczne, separatystyczne. Pomysły mogą być różne, dlatego sojusz i państwa przygotowują się na każdą opcję. No właśnie, sytuacja na Ukrainie, konflikt w Donbasie pokazał, że zagrożenia hybrydowe to już nie jest teoria. Znaczy, podejrzewam, że po tym, co działo się na Ukrainie, bardzo wiele podręczników instrukcji dowodzenia było szybko aktualizowanych. I one są aktualizowane cały czas. Ja myślę wręcz, że świat zmierza właśnie w takim kierunku. Co więcej, nawet Chiny są bardzo mocno zainteresowane działami
tego typu, ponieważ nie mają żadnego, nie miały do tej pory żadnej aktywności militarnej w takiej formie i są bardzo zainteresowane, aby w ten obszar wejść. Jest to przede wszystkim z takiego punktu widzenia państwa. Operacja o wiele tańsza, ona angażuje o wiele mniej wojsk, pozwala troszeczkę uniknąć odpowiedzialności prawnej przed instytucjami świata, ponieważ zawsze można powiedzieć, że to nie państwo atakuje, nie siły zbrojne, tylko jakiś dziwny twór. Więc jest tam wiele przydatnych instytucji, wiele przydatnych takich sposobów, żeby uniknąć odpowiedzi, uniknąć odpowiedzialności. Istnieje przecież w traktacie północnoatlantyckim słynny artykuł 5, nazywany też artykułem muszkieterów, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli atak na jednego z członków sojuszu traktowany jest jak atak na wszystkich członków tego sojuszu, ale trzeba takie rzeczy potwierdzać jeszcze właśnie rozmieszczaniem sił, konstruowaniem szpicy, którą z kolei ustanowiono po poprzedzającym szczyt w Warszawie, szczycie w Newport w Walii, ta rzymska zasada pacta sunt servanda, czyli umów się dotrzymuje, lepiej żeby była dodatkowo zabezpieczona. Oczywiście, każde istnienie wojsk to jest potwierdzenie danej aktywności. Traktaty nie będą oznaczały nigdy nic konkretnego, jeżeli za nim nie będzie szła siła. Stąd tego typu działania sojusznicze w Polsce i w tej części świata pokazują, że w miarę niewysokim kosztem można pewne rzeczy osiągnąć, zademonstrować siłę i być może przyblokować jakąś interwencję. Kiedy pojawią się te wojska amerykańskie w Polsce? Mówimy oczywiście o początku przyszłego roku, mówi się o kwietniu, ale wojsko musi działać w dynamiczny sposób, to są skomplikowane sprawy, dlatego pewne ustalenia i procesy trwają już teraz, część wojsk będzie przerzucona wcześniej, muszą być odpowiednio przygotowane i bazy, i przepisy prawne. W związku z tym to wszystko już trwa, natomiast główne siły i tak zwane przejęcie odpowiedzialności, to jest pierwsza połowa przygody. A jeśli chodzi o pojawienie się amerykańskiej ciężkiej brygady w naszym regionie? To jest dla nas bardzo kluczowy temat, dlatego że trzeba jakby powiedzieć wprost, to jest rzecz dodatkowa, czyli istnienie tego typu wojsk, po pierwsze ciężkich, po drugie powiązanych z amerykańskim systemem obrony w Europie, jest dodatkowym elementem, który będzie dla nas nie tylko taką dodatkową demonstracją siły, ale także szansą na współpracę i dalszą koordynację w tej części wojsk z Amerykanami. Jeszcze zapytam o Elbląg, gdzie ma się pojawić takie dowództwo dywizyjne właśnie na terenie Polski. Jakie to ma znaczenie? No to będzie przede wszystkim koordynowało działania wszystkich grup we wszystkich krajach. W związku z tym, po pierwsze, w Elblągu mamy też duże ugrupowanie polskie, więc będzie to bardzo korzystne dla podniesienia poziomu funkcjonowania tej strony polskiej. Niemniej jednak będzie to takie centrum koordynacyjne wszystkich sił, co dla nas jest także ważne, że to centrum będzie w Polsce. To jest podkreślenie tego, że to w jakimś sensie Polska ma tutaj jakąś rolę wiodącą, że to po prostu wynika z tego, że jesteśmy z tych czterech państw po prostu największym, najwięcej u nas miejsca na bazy czy dowództwo. Tak, na pewno sprawę obie sprawy, ponieważ oczywiście jesteśmy państwem największym, ale inicjatywa tych ugrupowań pochodzi od Polski. Polska zwróciła oczy całego świata na ten problem. Prowadziła bardzo mocną kampanię polityczną, żeby do takiego finału, żeby taki finał stworzyć. W związku z tym automatycznie ma prawo do tego, aby być państwem, które będzie to wszystko prowadzić. Umieszczenie takiego centrum dowódczego, w którym jest państw bałtyckich, przecież jeszcze 20 kilka lat temu należących do Związku Radzieckiego, byłoby takim gestem zbyt agresywnym, czy może zbyt wymownym w kierunku Kremla. No, żołnierze amerykańscy czy natowscy już wcześniej byli w tych państwach, bo bywali tam na manewrach, stacjonują tam lotnicy państw natowskich, to nie jest tak, że ci żołnierze pojawią się tam po raz pierwszy, ale dowództwo to byłoby już coś więcej, gdyby było tak? Tak, ponieważ przede wszystkim jest to ugrupowanie bardziej stałe, więc mielibyśmy położenie wojsk o wiele dłuższym czasie. Kolejny aspekt jest taki, że jednak położenie operacyjne wskazuje, że to powinna być Polska, ponieważ to dowództwo musi się także bronić, więc musi być w miejscu, które będzie z operacyjnego punktu miało najlepsze położenie. A Władimir Putin, bo wywołaliśmy wcześniej Rosję, nie tak dawno na spotkanie z ekspertami.
ekspertami tzw. klubu wałdajskiego oświadczył, że Rosja nie ma zamiaru atakować żadnego innego kraju, już na pewno nie kraju natowskiego. Jak mówił, to są jakieś informacje wymyślone o jakimś mitycznym, osłabionym zagrożeniu, którego tak naprawdę nie ma. Uspokoił pana Władimir Putin? Absolutnie nie. Oczywiście wszyscy wiemy, że jest to osoba, która będzie takie rzeczy mówić zawsze do samego końca. Tak? Nawet w potencjalnym dniu interwencji będzie mówić, że to nie jego wojska. Także jak dotąd mówi, że na Ukrainie nie było żadnych rosyjskich żołnierzy. Dokładnie, byli to ewentualnie żołnierze, którzy byli na urlopach i pojechali tam w indywidualnych celach. A co nam do tego, gdzie nasi żołnierze spędzają urlopy, prawda? Dokładnie. No tak, ale czy te reakcje strony rosyjskiej będą tylko słowne, czy możemy się spodziewać jakichś czynów? Nie tak dawno okazało się, że do Kaliningradu popłynęły rakiety Iskander. No właśnie, to są te czyny. Widać tutaj wprost, że nie będzie ani impasu, nie będziemy stać tu, gdzie stoimy teraz. Sytuacja będzie zmieniała się w dynamiczny sposób i spodziewam się, że jeszcze możemy zobaczyć sporo. Jaki to Iskander, jaki to rodzaj uzbrojenia? Jest to przede wszystkim broń taktyczna, czyli służy do niszczenia celów taktycznych, takie jak dowództwo, właśnie ważne punkty, czyli zgrupowanie wojsk. Nie są niebezpieczne z punktu widzenia miast, natomiast są bardzo niebezpieczne z punktu ochrony wojsk, ponieważ są w stanie zniszczyć skoncentrowane siły. Na dzień dzisiejszy nie mamy obrony, nie mamy żadnej opcji unicestwienia tego. Powiedzmy, że pociski antyrakietowe, jaką na przykład ma Izrael, prawda? Tak. Natomiast moglibyśmy mówić ewentualnie o pociskach JASM, które jeżeli będą w Polsce i będziemy wiedzieli, gdzie te ugrupowania wojsk są, możemy takich, będziemy mogli tej broni użyć. Niemniej jednak jest to skomplikowane. Trzeba czekać na kolejne kontakty, które Ministerstwo Obrony będzie realizować. Jeśli chodzi o tę rosyjską obecność rakietową w Kaliningradzie, kiedy okazało się, że rzeczywiście na tych okrętach, które płyną w kierunku Kaliningradu, są rakiety Iskander, Rosjanie mówili, no to będzie taka rotacyjna obecność, bo po prostu przerzucamy te wyrzutnie w różne części Rosji, raz są tu, a raz na dalekim rosyjskim wschodzie. Miałem wrażenie, że Rosjanie specjalnie dali się na tym przyłapać, to miał być taki jasny sygnał. W każdej chwili te Iskandery mogą się znaleźć przy granicy państwa natowskiego, a tak się akurat składa, że tym państwem jest Polska. Oczywiście, że tak. Jest to taka typowa opcja krok po kroku. Tak, prześlemy pociski pierwszy raz, zobaczymy, jak będzie jaki będzie odzew, czy potem je zabierzemy na chwilę. Dokładnie, a później może będą na dłużej. No właśnie, bo Rosja od dłuższego czasu tak naprawdę testuje NATO, tak się interpretuje te loty samolotami, tak, które naruszają przestrzeń powietrzną, czy to nad państwami bałtyckimi, a ostatnio na przykład gdzieś nad Francją czy Belgią. Tak się okazywało, te tajemnicze ruchy okrętów, jak się podejrzewa okrętów podwodnych rosyjskich u wybrzeży Szwecji na przykład, to wszystko jest takie testowanie, sprawdzanie tego, jak działa NATO. I wysyłanie jasnych informacji, że będziemy państwem, które będzie prowadzić agresywną politykę obronną i jeżeli będziecie nam wchodzić w kompetencje, no to być może kiedyś dojdzie do jakiegoś incydentu. A takie ma to znaczenie, powiedzmy, takie też właśnie techniczne, że gdzieś się wysyła samolot, sprawdza się na przykład, jak szybko poderwą się natowskie myśliwce, jak szybko namierzą nas radary, jaka będzie reakcja, kto zareaguje, kto nie zareaguje. Tak, ale poza tym jeszcze się sprawdza to, czy państwo jest w stanie się posunąć jeszcze dalej, to znaczy, czy jest w stanie użyć tej broni, czy jest w stanie odpowiedzieć siłą, bo to też jest bardzo ważny sygnał. Jeżeli państwo będzie, powiedzmy, oschły, jeżeli będzie się troszeczkę obawiało użycia siły, to dla takiego państwa jest to informacja, że no to w takim razie możemy to jakoś działać. A użycie siły to na przykład co? Tak zwane zestrzelenie. Zestrzelenie nawet. Zestrzelenie, tak? Oczywiście. Bo często stosuje się procedurę tak zwanego przechwycenia, czyli podrywa się myśliwce, które w jakimś sensie odprowadzają samolot, który naruszył przestrzeń powietrzną poza tę przestrzeń. Tak, ponieważ wtedy automatycznie piloci wiedzą, że ogień może być użyty, w związku z tym już wiedzą, że muszą się cofnąć, ale jeżeli będą kontynuowały swój lot, no to tak oczywiście siła może być użyta. Jeśli chodzi o decyzję o tym, jacy żołnierze natowscy pojawią się w Polsce, Amerykanie to już widzieliśmy wcześniej, Brytyjczycy, to nie jest zaskoczenie. A skąd obecność Rumunów? Jest to państwo, które podnosi swoją aktywność, ma swoje duże osiągnięcia w obszarze wojsk specjalnych, będzie kupowało F-16, stawia na obronność i jest aktywnym członkiem NATO. No właśnie, kiedyś mieliśmy razem z Rumunami budować razem z Amerykanami tarczę antyrakietową, czy ten europejski element tej tarczy antyrakietowej. Rumunia to też jest państwo, które jest rzeczywiście w kwestii bezpieczeństwa zdecydowanie proamerykańskie. Absolutnie tak.
powiedzmy sobie szczerze, w gospodarczym ujęciu stoi troszeczkę gorzej od nas, ale ich aktywność jest, myślę, przykładem dla wszystkich innych państw. Na tym spotkaniu dotyczącym w Brukseli, dotyczącym właśnie różnych rozwiązań sojuszu, jak mówiliśmy, także dużo rozmów o współpracy NATO z Unią Europejską, no to będzie wspierać unijne misje morskie. Mówi się też o tym, że muszą współdziałać Unia Europejska i NATO w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. To jest takie nowe pole, znaczy nowe w tym sensie, że nie mówiło się o tym 15 czy 20 lat temu, mówi się od kilku lat i tutaj też nie można pozostać w tyle. Oczywiście to jest też jedno z ustaleń, które były w czasie szczytu w Polsce. Jednak ta przestrzeń cybernetyczna jest bardzo ważna i będzie odgrywała jeszcze większą rolę w dzisiejszym świecie, więc ta współpraca jest bardzo pożądana. Kiedy będą już tutaj żołnierze amerykańscy, brytyjscy czy rumuńscy, jak to może wyglądać to ich funkcjonowanie? Czy będą zupełnie odseparowani od żołnierzy polskich? Czy to będzie jakaś... Czy wiadomo, jak to będzie technicznie wyglądało, czy to jest dopiero przedmiot negocjacji? Zawsze wygląda to w podobny sposób, to znaczy żołnierze ci będą przebywać w bazach, natomiast po pracy będą przebywać normalnie na obszarze Polski. Będą mogli wykonywać wszystkie czynności, które wykonują inni ludzie. Jest to taki stopień ochrony, że mogą swobodnie być aktywni w państwie. Podlegają polskiemu prawu, nie amerykańskiemu czy brytyjskiemu. I przebywanie wojsk sojuszniczych w innych krajach często obwarowane jest osobnymi umowami. Natomiast to będzie baza sojusznicza, dlatego spodziewam się, że będzie obowiązywało prawo polskie wszędzie. Natomiast Amerykanie mają specyfikę taką, że jeżeli tworzą swoje bazy, chcą zawsze, żeby na terenie bazy obowiązywało ich prawo. No, taka sytuacja może być w przypadku tego ugrupowania pancernego. Jeżeli to będzie czysto amerykańskie ugrupowanie, może się okazać, może być tak, że będą tam, że to będzie baza w ogóle o jakimś utrudnionym, w pewnym sensie odcięta i z utrudnionym prawem wstępu. Niemniej jednak sojusznicze bazy będą przydały prawo polskie. No to rzeczywiście jest inna sytuacja niż kiedy na przykład amerykańskie bazy znajdują się na japońskiej Okinawie na przykład, czy w Guantanamo na Kubie. Tam mamy zupełnie inne rozwiązania. Oczywiście, ale Amerykanie zawsze mocno wspierali prawnie swoje instytucje, ugrupowania i oddziały i będą na pewno chciały, żeby na terenie ich baz obowiązywało ich prawo. Czy to się uda w Polsce? Zobaczymy. Oczywiście my nie będziemy tego chcieli, ale ponieważ zależy nam na ich obecności, jesteśmy gotowi pójść na duże ustępstwa. To politycznie zbliży Polskę i Stany Zjednoczone, Polskę i Wielką Brytanię. Polskę i Rumunię to akurat relacje rzeczywiście są bliskie w ostatnich latach, coraz bliższe i to zarówno poprzedni rząd, jak i obecny starają się ten sojusz z Rumunią utrzymać. Zgadza się. Oczywiście, że będzie dobrze, że tak powiem, bo mieliśmy spore zbliżenie w stosunkach z pozostałymi krajami, kiedy mieliśmy dużą aktywność w Iraku, Afganistanie. Później, jak zaczęliśmy obcinać kontyngenty, ta współpraca się troszeczkę ochłodziła i myślę, że te działania, które są teraz, bardzo mocno nas zbliżą. A wybory amerykańskie? Do tych wyborów już liczę 11 dni. Jeśli zdarzyłoby się tak, że wygra Donald Trump, możemy się martwić o to, że coś się zmieni. Donald Trump wydaje się być politykiem, który przynajmniej jak zapowiada, wywrócić chce wiele tych stolików.